Filantropi twierdzą, że człowiek ma ogromną zdolność miłości i że miłość jest prawdopodobnie jedynym rozwiązaniem problemu wzajemnej destrukcji. Co o tym sądzisz? Yuji, miłość i nienawiść są dokładnie tym samym. Efektem obu były masakry, morderstwa, zbrodnie i wojny. Wynika to z historii, nie z moich osądów. Buddyzm skończył się w Japonii horrorem. Podobnie jest wszędzie. Wszystkie nasze systemy polityczne, czy to na wschodzie, czy na zachodzie, biorą swój początek z myślenia religijnego. Jak wobec tego można mieć zaufanie do jakiejkolwiek religii? Co dobrego wynika z wskrzeszania przeszłości, bezużytecznej przeszłości? Żywisz się przeszłością, ponieważ twoje życie nie ma dla ciebie sensu. W przeciwnym bowiem razie nie żyłbyś przeszłością. To, co nie pomogło tobie, nie pomoże nikomu innemu. Niezależnie od tego, co ja tutaj mówię, ty jesteś tym, który wyraża siebie. Już pochwyciłeś moje słowa, robiąc z nich nowy izm, ideologię czy sposób osiągnięcia czegoś. Próbuję powiedzieć, że sam musisz odkryć coś dla siebie, tylko nie pozwól się zwieść myśleniu, że to, co znajdziesz, może mieć jakiś pożytek dla społeczeństwa, że można użyć tego do przemiany świata. Ustawisz się wówczas na marginesie społeczeństwa i tyle. Pytanie. To coś, co każdy sam musi odnaleźć. To Bóg lub oświecenie, prawda? Yuji. Nie. Bóg jest ostateczną, najwyższą radością, nieprzerwaną szczęśliwością. Nic takiego w świecie nie istnieje. Twoje pragnienie czegoś, co nie istnieje, jest źródłem twojego problemu. Przeobrażenie, moksza, wyzwolenie i wszystkie te bzdury są po prostu tylko wariacjami na ten sam temat wiecznego szczęścia. Ciało nie może tego przyjąć. Przyjemność seksualna, na przykład, jest ze swej natury chwilowa. Ciało nie jest w stanie znosić nieprzerwanej przyjemności przez dłuższy czas. To mogłoby je zniszczyć. Chęć narzucenia ciału fikcyjnej, nieustającej szczęśliwości jest poważnym neurologicznym problemem. Pytanie. Religie przestrzegają przed pogonią za przyjemnością. Przez modlitwy, medytację i rozmaite praktyki zachęca się nas do przekraczania zwykłych przyjemności. Yuji. Sprzedają wam duchowe środki usypiające i duchową morfinę. Bierzecie te narkotyki i znieczuleni idziecie spać. Teraz naukowcy udoskonalili narkotyki dające przyjemność. Dużo łatwiej je brać. Nie dociera do was, że oświecenie i Bóg, których tak szukacie, są przyjemnością ostateczną. Przyjemnością ponad wszystko. Przyjemnością, którą wymyśliliście sobie, by uwolnić się od bolesnego stanu, w którym wciąż tkwicie. Wasz neurotyczny, bolesny stan jest wynikiem chęci posiadania dwusprzecznych wzajemnie rzeczy w tym samym czasie. Pytanie. Ty w jakiś sposób uwolniłeś się jednak od tych wszystkich sprzeczności i chociaż utrzymujesz, że nie znajdujesz się w stanie nieustającej błogości, to wydajesz się być absolutnie szczęśliwy. Jak doszło do tego, że twoje życie przybrało taki, a nie inny kierunek? Yuji. Kiedy opowiadam historię mojego życia, to zupełnie jakbym opisywał życie kogoś całkiem obcego. Przyglądając się mojemu życiu, nie znajduję w nim żadnego przywiązania, sentymentu czy emocjonalnej treści. Jeśli wydaje wam się, że skrywam jakieś osobiste, bezcenne myśli czy uczucia odnoszące się do mojej przeszłości, to ulegacie złudzeniu. Po raz pierwszy jakiś człowiek oderwał się od religijnego podłoża. Chodzi o Jiddu Krishnamurtiego, przypis redakcji. A już jego nauki stały się niemodne, przestarzałe i bałamutne. Krishnamurti zdecydował się na psychologiczną formę wyjaśnień, która jest już passé.
Nie możecie zniszczyć Krishnamurtiego, ale struktura myśli, którą stworzył, jest już przestarzała i bezużyteczna, ponieważ problem jest raczej fizjologicznej, a nie psychologicznej natury. Nasze ciało nie uległo zasadniczej przemianie przez setki tysięcy lat. Tendencja ciała do podążania za przywódcami, do unikania samotności, wzniecania wojen, łączenia się w grupy, to wszystko jest zapisane w genetycznym wzorcu ludzkości. Jest częścią jej biologicznego dziedzictwa. Pytanie. Czy więc dla organizmu już zaprogramowanego na brutalność i walkę możliwe jest dobro albo zło i czy religijne praktyki, takie jak medytacja, joga, pokora itd. nie są pomocne człowiekowi w przekraczaniu tych biologicznych ograniczeń? Yuji. Już sama medytacja jest złem. To dlatego, że kiedy próbujesz medytować, zbierają wszystkie złe myśli. Inaczej nie miałbyś żadnego punktu odniesienia. Nie wiedziałbyś, czy myśli są dobre czy złe. Medytacja jest bitwą. Guru obiecują ci spokój na końcu tej bitwy, ale ty doświadczasz tylko jeszcze więcej bólu. Mogę cię zapewnić, że nie tylko cel medytacji i mokszy jest narzucony ci przez kulturę, ale że ostatecznie nie osiągniesz nic poza bólem. Prawdopodobnie doświadczysz paru nieistotnych, żałosnych przeżyć mistycznych, które nie będą miały żadnej wartości ani dla ciebie, ani dla kogokolwiek innego. Pytanie. Nas nie interesują jakieś pomniejsze doświadczenia tego rodzaju. Chodzi nam o wolność. Yuji. Co za różnica, czy znajdziesz wolność, oświecenie, czy nie. I tak nie będziecie mieć z nich korzyści. Co dobrego może dać ten stan, który zabiera wam wszystko, co macie? Dlatego jest nazywany Jivan Mukti. Życie w wyzwoleniu. Chociaż wciąż żywe, ciało umarło. W jakiś sposób ciało przeszedłszy przez śmierć pozostaje przy życiu. Nie jest to ani szczęściem, ani nieszczęściem. Nie ma czegoś takiego jak szczęście. Nie o to wam jednak chodzi. Nie tego chcecie. Wy chcecie wszystkiego, a tu wszystko tracicie. Chcecie wszystkiego, a to jest niemożliwe. Religie obiecały wam tyle wspaniałości, róże, ogrody, a wszystko kończy się na cierniach. Pytanie. Jednak inni nauczyciele, tacy jak Jiddu Krishnamurti, opisują odkrywczą drogę, na którą można trafić poprzez uważność i nieskrępowane niczym poszukiwania. Yuji. Nie ma żadnej przemiany, radykalnej czy jakiejkolwiek innej. Ten błazen, chodzi o Jiddu Krishnamurtiego, przypis wydawcy, gadający pod kopułą namiotu cyrkowego, proponuje wam jakąś odkrywczą podróż. To udawany lot czarterowy. Taka podróż nie istnieje. Wedyjskie bzdury są również bezużyteczne, wymyślone przez zaćpane łby, upojone nektarem somy. Jiddu Krishnamurti jest większym neurotykiem niż ci, którzy przychodzą go słuchać. Pytanie. Jeśli nie masz zaufania do starożytnych nauk religijnych, to tym mniej jeszcze ufasz pewnie współczesnej psychologii. Yuji. Od z górą 100 lat cała dziedzina psychologii sprowadza ludzkie myślenie na manowca. Freud jest najbardziej zdumiewającym defraudantem XX wieku. Nie ma żadnej psychy. Gdzie jest ten umysł, mający ulec cudownej przemianie? Uczniowie Jiddu Krishnamurtiego osiągnęli punkt, w którym wszystko, co mogą zrobić, to powtarzać tylko te same, pozbawione znaczenia frazy. To są płytcy, puści ludzie. Z faktu, że Jiddu Krishnamurti przyciąga tłumy, nic nie wynika. Zaklinacze węży też przyciągają tłumy. Każdy to potrafi. Pytanie. Lecz sformułowania, których używasz, są podobne. Yuji. Tak. Używam 80% jego słów i jego sformułowań. Dokładnie tych samych sformułowań, których od lat używa do potępiania mistrzów, świętych,
i zbawców, takich jak on sam. Ma to, na co zasłużył. Tylko jednej rzeczy nigdy o nim nie powiedziałem, że jest człowiekiem bez charakteru. Ma ogromny charakter. Tyle, że ludzie z charakterem nie interesują mnie w najmniejszym stopniu. Jeśli dostrzeżę zamęt, jaki uczynił, odgrywając wobec świata fałszywą rolę Mesjasza i skończy z całą tą sprawą, będę pierwszym, który odda mu pokłon. Niestety, jest za stary i zbyt skostniały, żeby tego dokonać. Jego wyznawcy zdają się być przerażeni tym, że aplikuję mu dawkę jego własnego leku. Nie porównujcie tego, co mówię, z tym, co powiedział on czy inne autorytety religijne. Jeśli przypisujecie temu, co mówię, jakieś duchowe implikacje, czy w ogóle jakiś religijny posmak, to znaczy, że chybiliście celu. Trzeba to wszystko odrzucić. Pytanie. Mimo wszystko wydaje nam się, że Krishnamurti i może jeszcze kilku innych ma jednak coś do powiedzenia. Krishnamurti sprawia wrażenie kogoś, za kogo się podaje, wolnego człowieka. Yuji, coś w nim jest. Lubię mawiać, że jest on człowiekiem, który widział kostkę cukru, jednak nigdy nie poznał jej smaku. To, czy ja sam, czy ktokolwiek inny jest wolny, czy nie jest twoim problemem. Jest to skostniała, przestarzała doktryna eskapistycznego myślenia. Rozrywka wymyślona po to, by uniknąć rzeczywistego problemu, jakim jest brak twojej wolności. Jednej rzeczy możesz być tylko pewien. Ten, kto twierdzi o sobie, że jest wolny, jest oszustem. Tego możesz być pewien. Rzecz, od której powinieneś się uwolnić, to właśnie wolność, o której rozprawia on i inni nauczyciele. Musisz uwolnić się od pierwszej i ostatniej wolności, a także wszystkich wolności pośrednich. Pytanie. Jeżeli pojęcie dotyczące życia w łasce, pokoju i wolności jest jedynie fikcją wymyśloną tylko po to, by umknąć przed naszą powszechną płytkością, po cóż ciągnąć to dalej? Jeśli nie istnieje jakaś stała, transcendentna rzeczywistość, ku której człowiek mógłby się zwrócić, to dlaczego mielibyśmy dźwigać brzemię istnienia? Czy nie istnieje nic poza jedzeniem, snem i oddychaniem? Yuji, nic ponadto. Posłuchaj, próbuję ci tylko powiedzieć, że sam musisz sprawdzić, czy poza pustymi abstrakcjami, jakimi cię zasypano, coś się kryje. Mówi się o uświęconych sercach, uniwersalnych umysłach, nadduszach. Pojmujesz, cała ta abstrakcyjna, mistyczna terminologia, którą uwodzi się ludzi łatwowiernych. Tymczasem życie musi być wyrażone w łatwych i prostych, fizycznych i fizjologicznych pojęciach. Trzeba je zdemistyfikować, odpsychologizować. Nie mów o wyższych centrach czy czakrach, bo to nie one, tylko gruczoły mają władzę nad ludzkim ciałem. To właśnie gruczoły wydają dyspozycje odpowiednie dla sprawnego funkcjonowania organizmu. W twoim przypadku uruchomiłeś rodzaj natręctwa myślowego. W naturalnym stanie myśl powstrzymuje cię przed kontrolowaniem czegokolwiek. Podejmuje czasowe działanie w sytuacji, kiedy zostanie postawione przed nią konkretne wyzwanie. Po czym, skoro tylko przestaje być potrzebna, natychmiast zapada się w tło. Pytanie. Czyli niezależnie od tego, co robimy, działamy w sposób nienaturalny? Yuji. Właśnie dlatego mocno podkreślam wagę tych rzeczy. Zapomnij o idealnym społeczeństwie i o idealnej istocie ludzkiej. Po prostu przypatrz się temu, jak ty sam działasz. To jest najistotniejsze. To kultura powstrzymuje organizm, aby nie rozkwitł pełnią swojej odrębności i wyjątkowości. To ona postawiła przed człowiekiem coś bardzo niewłaściwego. Obraz idealnej istoty ludzkiej. Wzięła swój początek z tworzącej podziały ludzkiej świadomości, nie przynosząc nic poza przemocą. Oto dlaczego trudno o dwóch zgodnych ze sobą guru,
czy zbawicieli. Każdy z osobna pochłonięty jest głoszeniem swoich własnych nonsensów. Pytanie. Co przyciąga nas do Ciebie? Dlaczego chętnie Cię słuchamy i interesuje nas to, co masz do powiedzenia? Yuji. Przychodzicie do mnie z tego samego powodu, dla którego chodzicie do innych, szukając odpowiedzi. Chcecie wiedzieć. Wierzycie, że poznawszy moją historię, zdołacie powtórzyć to, co zdarzyło się mnie. Przez całe życie byliście poddawani praniu mózgów i nie potraficie już myśleć inaczej, jak tylko w kategoriach imitacji, naśladowania. Wydaje się wam, że zdołacie w jakiś sposób powtórzyć to, co mnie się zdarzyło. To jedyny motyw, który was tu sprowadza. Nie zdarzy się to ponownie, ani dzięki jakiejś aktywizacji, ani za pomocą przekazu. Nie jest to żadne nowe podejście do religijnych bzdur. To coś zupełnie innego. Nie ma to absolutnie nic wspólnego z całym tym romantycznym, duchowym i religijnym naciąganiem. Nie. Jeżeli to, co mówię, przełożycie na kategorie religijne, miniecie się całkowicie ze znaczeniem moich słów. Religia, Bóg, dusza, błogosławieństwo, moksza są tylko słowami, pojęciami, których używa się po to, by utrzymać waszą psychologiczną ciągłość nienaruszoną. Gdy myślenie linearne jest nieobecne, pozostaje tylko proste, harmonijne funkcjonowanie organizmu. Jestem w stanie opisać funkcjonowanie organizmu, ponieważ wasze pytanie stanowi dla mnie wyzwanie. Wasze pytania stwarzają warunki, w których odpowiedź staje się koniecznością. Zatem organizm opisuje siebie, chociaż nie jest to sposób właściwy dla jego działania. Działa on w stanie niewiedzy. Nigdy nie pytam siebie, w jaki sposób funkcjonuję. Nigdy nie poddaję wątpliwość moich działań przed, podczas, ani po tym, kiedy zaistnieją. Czy komputer pyta o zasadę swego działania? Pytanie. Komputery nie mają uczuć, psychę, żadnego duchowego wymiaru. Jak możesz porównywać je? Yuji. Nie uda ci się wpasować mnie w religijny schemat. Każda twoja próba przełożenia tego, co mówię, na twoje religijne kategorie oznacza rozminięcie się z prawdą. Nie jestem jednym z tych twoich świętych, którzy mówią, ja wiszę, więc przyjdź i zawiśnij ze mną. Wszystkie te nonsensy są tylko odmianami szaleństwa. Pytanie. Jakie w tym szaleństwo, że człowiek próbuje dowiedzieć się czegoś o życiu i śmierci? Yuji. Ponieważ podobnie jak owa szalona kobieta twierdząca, że jest normalna, tak i wy z uporem twierdzicie, że śmierć istnieje i będziecie musieli umrzeć, co jest w równym stopniu fałszem. Pytanie. Wydaje mi się, że zaczynam rozumieć cię intelektualnie. Yuji. Czy to nie pyszny żart powiedzieć mi, że zaczynasz pojmować to, co do ciebie mówię? Mówisz, że zaczynasz rozumieć, przynajmniej intelektualnie, tak jak gdyby w ogóle istniał jakiś inny sposób rozumienia. Całe to twoje intelektualne zrozumienie, które tak mocno podkreślasz, nie przyniosło ci nawet jednej żałosnej korzyści. Z uporem pielęgnujesz intelektualne zrozumienie, wiedząc cały czas o tym, że nigdy w niczym nie było ci pomocne. To wprost zdumiewające. Zatem, jeśli nie ma usiłowań i nadziei na zrozumienie, życie traci wszelkie znaczenie? Życie, twoje istnienie, ma samo w sobie przeogromną wartość. Pojęcia miłości, świętości, nieskończonego błogosławieństwa i spokoju, jakie w sobie nosisz, wyłącznie blokują naturalną energię istnienia. W jaki sposób mam cię zmusić do tego, abyś zrozumiał, że to, co staram się wyrazić, nie ma nic wspólnego z tą całą religijną paplaniną. Obserwujesz setki ciał zabieranych przez pogrzebowy karawan i mimo to nie potrafisz wyobrazić sobie własnej śmierci. Jest to niemożliwe,
ponieważ nie można doświadczyć własnej śmierci. Z tego, że ciskasz we mnie całą tę kupę śmieci, nie wynika nic sensownego, ponieważ cokolwiek we mnie trafia, zostaje natychmiast wypalone. Taką właśnie naturę ma moja energia. Duchowni to najwięksi oszuści. Podkreślam tu podstawę, na której zbudowana jest tak zwana duchowość. Podkreślam, że nie ma ducha. A jeżeli nie ma w tym ducha, to cała gadanina o duchowości jest tylko naciąganiem i nonsensem. Nie możesz wniknąć w swą istotę, dopóki nie uwolnisz się od tego wszystkiego, co otacza pojęcie jaźni. Żeby stać się naprawdę sobą, błędny fundament twego duchowego życia musi ulec zniszczeniu. Nie oznacza to, że masz stać się brutalny i fanatyczny i niczym banda pijanych ignorantów palić świątynie, roztrzaskiwać wizerunki bóstw i niszczyć święte księgi. Zupełnie nie o to chodzi. To jest ogień, który rozpala się w tobie. Wszystko, co ludzkość wymyśliła i czego doświadczyła, musi przeminąć. Niewiarygodna przemoc dzisiejszego świata została stworzona przez Jezusów i Buddów. Pytanie. Z pewnością jednak wysiłek, by stać się człowiekiem cywilizowanym, jest wysiłkiem przekraczania praw dżungli. Yuji. To właśnie ci, którzy wierzą w Boga, którzy głoszą pokój i miłość, to oni stworzyli ludzką dżunglę. Dżungla natury w porównaniu z dżunglą człowieka jest prosta i sensowna. W naturze zwierzęta nie mordują przedstawicieli swojego gatunku, co stanowi o pięknie natury. W tym względzie człowiek jest gorszy od innych zwierząt. Tak zwany cywilizowany człowiek zabija dla ideałów i wierzeń, podczas gdy zwierzęta zabijają tylko po to, by przeżyć.